Samorządowcy nad wieluńską obwodnicą tak obszernie pochylili się nie po raz pierwszy. Teraz jednak jest to o tyle ważne, że 8 sierpnia wygasa pozwolenie na jej budowę. Chodzi zatem o to, aby zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Wygląda na to, że pozwolenie będzie uratowane. Oddajmy zatem na początek głos przedstawicielowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z tym, co uzyskałem w oddziale łódzkim, pan naczelnik Marek Brodowski, który prowadzi tę sprawę, złożył wniosek na przetarg dotyczący zastabilizowania, wytyczenia i zastabilizowania pasa drogowego. To ta procedura będzie zakończona w lipcu tego roku. Sądzę, że skutecznie wyłoni się firma geodezyjna, która te wszystkie graniczniki wyznaczy, zastabilizuje w terenie, złoży odpowiednie operaty po stabilizacji i będzie to ten element, który da się zaliczyć jako roboty przygotowawcze w procesie budowy obwodnicy Wielunia. No oczywiście równocześnie pan naczelnik poinformował mnie o wystąpieniu do Wydziału Architektury o wydanie dzienników budowy na tę okoliczność. Będzie to zakończone fizycznym wytyczeniem tegoż pasa i odpowiednimi wpisami w dziennik budowy. To jest to, co konkretnie w tym roku jest przewidziane. W sprawie obwodnicy nie zabrakło naturalnie dyskusji radnych, ale też zaproszonych na sesję parlamentarzystów. Po raz kolejny mówiono m.in. o tym, kto i ile zrobił dla tej ważnej i długo oczekiwanej inwestycji. Na początku tamtego roku, 2012, odbywała się dosyć duża awantura, że tak powiem kolokwialnie, medialna w Ministerstwie Infrastruktury. Wiem, że było w tą awanturę zaangażowanych bardzo wiele samorządów różnych. Wtedy właśnie się pojawiła lista tych inwestycji, które zostały utrącone z listy, która była przygotowana do finansowania i między innymi na tej liście utrąconych inwestycji znalazła się budowa obwodnicy w Wieluniu. Wtedy tutaj kilku radnych wnioskowało do burmistrza Antczaka, aby wówczas już podjął jakieś działania, takie intensywne działania, polegające na tym choćby, żeby zaprosić do Wielunia ministra czy ludzi, którzy mają wpływ na tego typu decyzje. A też było to w kontekście takim, że pan burmistrz Antczak obnosił się z wielkimi znajomościami z panem ministrem Grabarczykiem ówczesnym i mówił, że co on będzie chciał, to pan minister po prostu musi przyjechać do Wielunia, bo takie ma relacje. Nic wtedy nie wyszło z tego lobbingu pana burmistrza Antczaka i innych ludzi, którzy powinni się w to zaangażować. Powinniśmy pracować jedno stanowisko, jednym głosem rozmawiać i nie rozliczać się nawzajem, tylko wspólnie, że tak powiem, działania, które by umożliwiły. Może S8 w sytuacji, ja myślę też, że władze państwowe czy ministerstwo czeka na skończenie S8, że wtedy ten ruch główny pójdzie S8 i część tych ciężarówek nie będzie przejeżdżała przez Wieluń. Chociaż to się też może okazać takim złudnym oczekiwaniem, ponieważ S8 na pewno będzie trasą płatną, a tutaj ten odcinek nie będzie wiatolem obstawiony i będą kierowcy i tak uciekać tutaj na nasz teren, a zrezygnują z S8. Robimy wszystko, co jest w naszej mocy. Zwracamy się tutaj, właśnie dzisiaj, również obecni parlamentarzyści. Obecny jest pan kierownik Bogusław Orzeł, który reprezentuje Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pan burmistrz, który w okresie tych ostatnich 2 lat, kiedy jest burmistrzem, odbył kilka, a być może kilkanaście wizyt, nie tylko do Ministerstwa Infrastruktury, ale również do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. I jest prośba do państwa, tutaj obecnych zaproszonych gości, aby te działania przyniosły skutek. Pan burmistrz, obecny burmistrz, wiele w sprawie budowy obwodnicy czynił, ale nie chwalił się i to szkoda. Ja przynajmniej skorzystałem z zaproszenia, kiedy było spotkanie z panią minister Bieńkowską. I zabrałem głos właśnie między innymi w sprawie środków unijnych
i w sprawie budowy obwodnicy Wielunia. Był też wicemarszałek z województwa. W każdym razie pani Bieńkowska powiedziała, w każdym razie to nie jest moje podwórko, ale ja mam tutaj duży wpływ na to, żeby inwestycja się rozpoczęła. Prowadziliśmy przez bardzo wiele lat, wiele działań, wiele interpelacji i również i wizyt, ja sobie przypominam osobiście, wizyt w Ministerstwie wówczas Transportu. I to dało efekt. I myślę, że jeżeli będziemy dalej tak wspólnie działać, w końcu tej wymarzonej obwodnicy się doczekamy. Szkoda tylko, panie burmistrzu, bo w ostatnich 2 latach tutaj na sesjach Rady Miejskiej temat obwodnicy był wielokrotnie poruszany. I pamiętam, wszyscy pamiętacie państwo, że było bardzo wiele zarzutów w kierunku właśnie pana burmistrza, że no, mało jest działań z jego strony idących w kierunku realizacji tej inwestycji. I szkoda, że wówczas pan burmistrz nie powiedział o tych wielokrotnych wizytach w Ministerstwie Infrastruktury, czy też w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bo ja nie słyszałem o tych wizytach. Także jestem jakoś zaskoczony i mam pytanie do pana burmistrza, skąd ta u pana skromność? No, wyjątkowa skromność w tym względzie. Wielokrotne wizyty w Ministerstwie Infrastruktury czy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Minister śmiało i odważnie powiedział, że nie planuje budowy obwodnic w wielu miejscowościach. Ale proszę państwa, później ja złożyłem w związku z tym oświadczenie do pana ministra, korzystając z pomocy pana burmistrza Andrzaka i jego aparatu, który przekazał mi informacje na temat sytuacji na drogach, szczególnie o ile chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wysłałem pismo do pana ministra. Odpowiedź była, powiedziałbym, taka bardzo oględna. Zwróciłem uwagę na jeden, moim zdaniem, bardzo ważny element, że już prace zostały pewne wykonane, wydane zostały pewne pieniądze i w związku z tym, jeżeli nie będziemy tego kontynuować, to każda kontrola NIK-u będzie się pytała na temat, kto spowodował, że te pieniądze zostały zmarnowane. Cierpliwość i skromność jest, myślę, cechą bardzo dobrą. Ważne jest tylko to, co efektem końcowym działań, być może bardzo długich, bo już tak jak tu kolega radny wspomniał, ta historia odgrzebana to jest 40 lat mówienia o obwodnicy. W pierwszych słowach bezapelacyjnie chciałbym tu podziękować wszystkim, bez wyjątku parlamentarzystom. Jeżeli człowiek jest apolityczny w sensie takim, że nie ma legitymacji wprost opisanej, z każdym może rozmawiać, dlatego cieszę się niezmiernie z tej obecności tych parlamentarzystów, bo ci, którzy się, krótko mówiąc, nie obawiali, to dzisiaj są, bo nasze interesy bardzo godnie reprezentują i starają się na swój sposób zadawać te interpelacje, umożliwiać to, żeby ta informacja o obwodnicy Wielunia cały czas w kuluarach ministerstw, komisji stosownych była. Pozwolenie to jedno, a budowa drugie. Na realizację obwodnicy Wielunia potrzeba bagatela prawie 380 milionów złotych. Czy jest zatem nadzieja, że inwestycja zostanie w końcu rozpoczęta? Posłuchajmy posłów. Oni mieli więcej konkretnych informacji. Wczoraj telefonicznie rozmawiałem z ministrem Sławomirem Nowakiem, który wczoraj przebywał w województwie kujawsko-pomorskim. Rozmawialiśmy o dzisiejszej sesji. Umówiliśmy się na spotkanie w piątek w tym tygodniu o godzinie 11 w resorcie właśnie po to, żeby mógł streścić ministrowi tą dyskusję, która odbywa się dzisiaj. Minister prosił, żeby państwu podziękować za te wszystkie działania, które podejmowaliście do tej pory jako samorządowcy i jako mieszkańcy Wielunia. Mamy też taką świadomość, że ten przełom dotyczący obwodnicy już nastąpił i nastąpił również z tego powodu, że udało się wynegocjować odpowiednią pulę środków europejskich, które dla wielu miast będą zupełnie bezcenne. Tak naprawdę w tej chwili kluczowe są dwa resorty. No pierwszy to oczywiście resort wiodący, czyli
resort transportu i drugi to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i w tych dwóch resortach prowadzimy działania już od wielu lat, ale tak naprawdę wielu miesięcy w tej chwili, w tym nowym rozdaniu, aby ta obwodnica wreszcie znalazła swój szczęśliwy finał. Nie boję się tego powiedzieć, że przeniesienie tej obwodnicy to było w części decyzją polityczną. Przecież wiecie dokładnie, że TNT, czyli korytarz europejski przebiegu S8, biegnie przez Wieluń, Bełchatów. Zostało przesunięte, a był taki czas, gdzie był premierem Jarosław Kaczyński i była przeciąganka, gdzie ta obwodnica ma iść, czy ma stanowić, raczej ósemka ma iść, czy ma stanowić łącznik Wrocławia z Łodzią, czy bezpośrednio z Warszawy. I pamiętacie, jakie to były polityczne rozgrywki. Cóż, stało się jak się stało. I tu zdaje się, któryś Paweł chyba mówiłeś ty, odnośnie tego, że w momencie, kiedy już zapadła decyzja o budowie S8 tamtym przebiegiem pod Sieradzem, nie należało się zajmować tym przeciąganiem w drugą stronę, tylko należało się zająć samą obwodnicą. I to żeśmy uczynili wtedy jako samorząd powiatu i samorząd miasta, bo zaczęliśmy rozmawiać o obwodnicy Wielunia. Poseł Łuczak jest w sprawie bardzo zdeterminowany i ostrzega. Nasza obwodnica nie jest już zadaniem ministerstwa. Jest zadaniem GDDKi i musimy sobie zdawać sprawę, że to jest zależne, jakie środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w Generalnej Dyrekcji. I dziś opowiadanie, że my rozpoczynamy. Ja napisałem, to jest w mojej stronie, również powiedziałem jednemu panu ministrowi i aktualnemu panu ministrowi, byłemu i aktualnemu, że w momencie, kiedy 6 sierpnia padnie informacja, że dokumentacja utraciła ważność, pozwolenie na budowę, sprawę kieruję do CBA i do prokuratury do postępowania, wyciągnięcie konsekwencji. Całą dyskusję o wieluńskiej obwodnicy pokażemy Państwu w obszernej relacji z sesji Rady Miejskiej, którą nadamy jak zwykle na zakończenie programu lokalnego naszej stacji w sobotę i niedzielę. Polecamy.